Do wysłuchania podcastu zaprasza Ośrodek Karta oraz Kulczyk Investments. 13 Houston. Go ahead, ma'am. Roger, just a reminder, you have to disable Charlie and Delta. Okay, I was kind of holding off on this. Wiosna 1970 roku. W stronę Księżyca leci kolejna wyprawa Apollo. Astronauci, patrząc przez niewielkie okna statku na oddalającą się Ziemię, robią to samo, co ich koledzy z poprzednich misji. Zakrywają kciukami tarczę naszej planety i spoglądają na siebie z niedowierzaniem. Z odległości ponad 300 tysięcy kilometrów cały świat z żyjącymi na nim ludźmi, których liczba wynosi wtedy ponad 3,5 miliarda, to niewielka, bladoniebieska tarcza. To spojrzenie z dystansu na Ziemię zmieni ich na zawsze, tak jak wielu astronautów przed nimi. W tym samym czasie na Księżyc patrzy 15-latka z Polski. Nie stoi na polanie z głową uniesioną w niebo. Leży w szpitalnym łóżku Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie. Gdy miała 8 miesięcy, zachorowała na polio. Jej życie to niekończący się ciąg operacji i rehabilitacji. Na gwiazdy i księżyc może spojrzeć tylko przez okno sali, w której leży. To miejsce zmieni jej życie. Leżałam na łóżku w Świebodzinie, w sali numer 6. Patrzyłam w rozgwieżdżone niebo i myślałam o tym, że astronomia pomoże mi się wyrwać z siebie, z tej niemożności, w jakiej tkwiłam. Ciągły ból, szpitale, operacje, unieruchomienie, opór ciała. Cieszyłam się, że będę wiedzieć coś, czego większość nigdy się nie dowie. Astronomia bądź co bądź jest nauką elitarną. Wydawało mi się, że wiedza da mi poczucie bezpieczeństwa. Nie byłam już dzieckiem. Miałam świadomość swojego kalectwa i ta inność zdawała się bardziej mi przeszkadzać niż kiedykolwiek. Z tą świadomością przyszedł bunt. Pojawiło się pytanie, dlaczego? A z nim narastały obawy i poczucie bezradności. Pamiętam takie słowa Norwida, że nieszczęście znika w momencie, kiedy człowiek zaczyna się przypatrywać, jak je dla siebie wykorzystać. Słowa te zawierają w sobie coś, co tworzyło szczególną atmosferę tego sanatorium. Atmosferę zrozumienia, przyjaźni, ciepła i powagi dla naszych problemów i potrzeb. Nigdy nas w sanatorium nie oszukiwano. Nie mówiono, że tam społeczeństwo czeka na nas, że przyjmie nas z otwartymi ramionami. Przeciwnie, mówiono nam o trudnościach i kłopotach, ale też o sposobach wybrnięcia z nich. Wychodząc z sanatorium na świat, miałam poczucie własnej wartości i mocy. Za kilka lat ta dziewczyna spełni swe marzenia. Skończy studia, zostanie astrofizyczką i będzie pracowała w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Jednak już na początku lat 90. skieruje się w stronę innej pasji – pomocy innym. Stworzy Polską Akcję Humanitarną. Stanisław Lem, Jerzy Owsiak, Jacek Kuro, Ludwik Zamenhof, Janusz Korczak, Irena Krzywicka, Magdalena Abakanowicz, Juliusz Mieroszewski, Maria Skłodowska-Curie, Henryk Tomaszewski, Ludwik Hirschfeld, Jerzy Grotowski, Bronisław Malinowski, Michał Sokolnicki, Rafał Lemkin, Andrzej Wajda, ksiądz Jan Zieja, Janina Ochojska, Ignacy Jan Paderewski, Jan Kulczyk. Prekursorzy. 20 wizji lepszego świata. Janina Ochojska. Polska Akcja Humanitarna to dziś jedna z największych organizacji pozarządowych w naszym kraju. Od początku swojej działalności udzieliła pomocy ludziom potrzebującym jej na skutek klęsk żywiołowych i wojen w 44 krajach na całym świecie. Janina Ochojska po raz pierwszy spotkała się z ideą pomocy humanitarnej w połowie lat 80., gdy wyjechała na operację do Francji. W 1989 roku stworzyła w Polsce pierwszy oddział francuskiej organizacji społecznej Equilibre. 3 lata później pojechała z pierwszym konwojem pomocy dla mieszkańców Sarajewa. 26 grudnia 1992 roku powstała Polska Akcja Humanitarna. Z Janiną Ochojską o jej życiu, nadziejach, rozczarowaniach i pracy w Parlamencie Europejskim rozmawia Michał Żakowski.
Przypominam sobie taki czas, taką chwilę na placu Bankowym, tuż po tym, jak przestał być placem Dzierżyńskiego w Warszawie. Stojące samochody, stojące ciężarówki, przychodzący ludzie z paczkami i różnymi rzeczami. Pani współpracownicy i organizacja konwoju do Bośni, do Sarajewa. I pamiętam, że wielu młodych ludzi, bo ja wtedy byłem nastolatkiem, chciało wstąpić w szeregi Equilibri jeszcze wtedy, czyli tej organizacji francuskiej, w której działalność pani była zaangażowana, by wyjeżdżać i pomagać. I to, co było niezwykłe, pomagać nie w Polsce, a za granicą. To był moment naprawdę szczególny. I pani pamięta oczywiście i te chwile i te wyjazdy do Sarajewa. To był taki fundament, który pani stworzyła na przyszłość, ale to nie było takie proste, prawda? No, wtedy w ogóle nie wiedziałam, że tworzę jakiś fundament. Ten fakt był bardzo mile przyjęty tam w Sarajewie. Z lekkim zdziwieniem, naprawdę z Polski. Aha. I pamiętam, jak po drodze przejeżdżaliśmy przez takie małe miasteczko, już nie pamiętam jaka nazwa tego miasteczka, takie były bardzo ciasne uliczki i ktoś nam podał skrzynkę mandarynek dla uczestników konwoju. To było niezwykłe. Ludzie naprawdę podziwiali fakt, że my z Polski też przyjechaliśmy, żeby im pomóc. I to był miód na moje serce i ludzie pytali, wrócicie? No ja mówiłam, oczywiście, że wrócimy. No i trzeba było wrócić, no i tak poszło. The main street in New Sarajevo this morning, one of the most active snipers' corners in the city. A group of civilians has been hit by sniper fire. Two of them are dead. A policeman lies on a wounded woman to protect her from further injury. Bosnian forces return fire. Pamiętam pierwszy wjazd do Sarajewa. Ogromne wrażenie robił, wielokrotnie fotografowany i pokazywany na całym świecie, zrujnowany budynek gazety Oslobodienie. To był nowoczesny wieżowiec, więc nie rozsypał się jak inne budynki. Mimo poważnych zniszczeń, jego okaleczony i wypalony korpus wciąż sterczał w górę. Jednak najbardziej przygnębiający był widok obozów w Zenicy. W klasach i salach gimnastycznych ludzie mieszkali na materacach. Na jedną rodzinę, niezależnie od tego, ile liczyła osób, przypadał jeden materac. Wszędzie wisiało pranie. Gdzieniegdzie poustawiane były kuchenki, na których kobiety przygotowywały skromne posiłki. Panował nieopisany gwar. Ludzie krzyczeli, dzieci płakały. Wyjeżdżające kobiety z dziećmi odprowadzał tłum ludzi. Byli wśród nich mężczyźni, którzy przedostali się specjalnie z obszaru, gdzie trwały walki, żeby pożegnać się z najbliższymi. Kiedy autobus ruszył, podniósł się straszny płacz, zarówno z zewnątrz, jak wewnątrz. Już w trakcie konwoju zrodziła się myśl, że powinniśmy w Polsce zrobić jakąś większą akcję na rzecz innego kraju i sami zawieźć zebrane dary. Sarajewo, Czeczenia, Somalia, Palestyna, no by wymieniać, Sudan Południowy, studnie, innego rodzaju aktywności, które już się przeradzały w pomoc nie tą ad hoc humanitarną, ale tą pomoc rozwojową, jak to się fachowo zwie. Ale to też jest no, niezwykłe, że z takiego mini spontanicznego zalążka powstała wielka organizacja, wielka fundacja, która zajmowała się już systemowo. To też jest bardzo ważne, bo by stworzyć coś takiego, to trzeba połączenia i tego, że się widzi ten świat, prawda? Tak jak pani mówi, że ogląda agencję Reutera, prawda? Czy specjalne serwisy poświęcone temu, co się dzieje na świecie od strony humanitarnej i takiej właśnie ludzkiej. A z drugiej strony no, niezwykłą determinację. To jest też takie połączenie, które tworzy pomoc. Wie pan, ja sama się aż dziwię, jak myślę o naszej organizacji teraz, bo teraz jesteśmy profesjonalną, dorównującą wielu organizacjom zachodnim, do których chcieliśmy dorównać. Sama jestem zadziwiona, że to poszło aż tak. Wie pani, to jest niesamowite.
opowiadanie też z tej perspektywy i czytanie na przykład pani wspomnień ze Świebodzina, ze szpitala, prawda, jak pani patrzyła w gwiazdy i zastanawiała się, że zostanie astrofizykiem, prawda, astronomem. Tutaj tego typu rzeczy wchodziły i teraz rozmawiamy o sytuacji, gdzie no, z tej perspektywy szpitala w Świebodzinie i walki z niepełnosprawnością albo próba przełamywania tej bariery, prawda, i teraz rozmawiamy o fundacji, ale rozmawiamy też o sytuacji, w której pani jest europosłem i pani na łonie wielkiej organizacji stara się działać i pomagać zarówno na niwie właśnie pomocy ludziom niepełnosprawnym, ale cały czas też ta imigracja do Europy czy emigracja z tych zapalnych regionów, ale nie tylko zapalnych, jest w pani orbicie działania, prawda? No tak, to się jakoś łączy. Ja zresztą dałam się namówić do pójścia do Parlamentu Europejskiego, do kandydowania. Właśnie z tego powodu, że pomyślałam sobie, że fundacja jest już takim bytem trwałym. Więc pomyślałam, że z Parlamentu Europejskiego być może uda się zrobić coś więcej, zwrócić uwagę na pewne problemy. Ponieważ uważam, że świat w ogóle za słabo nadal reaguje na realne problemy, które również z powodu naszego stylu życia. Jesteśmy bogatym krajem, nie patrzymy na to, ile emitujemy. Dopiero teraz od niedawna tak naprawdę nas to interesuje, jak wpływamy na zmiany klimatyczne i jak te zmiany klimatyczne odbijają się na najbiedniejszych krajach. Jak również nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w wielu wypadkach stoimy gdzieś na początku tych konfliktów, które mają miejsce poprzez różne zaniedbania polityczne, niezwracania uwagi na współzależność krajów. W Parlamencie Europejskim o tym się mówi. Też za mało i też jednak mało skutecznie. Chyba w fundacji jesteśmy skuteczniejsi. A pani wyczuwa, bo rozmawiamy o środowisku polityków, jakby na to nie spojrzeć, prawda? Pani tak, ze swoją wrażliwością tego i determinacją, a zarazem też, no bym powiedział, dość kategorycznym spojrzeniem na rzeczywistość, no bo to tego też wymaga akcja, działanie, pomoc, prawda? Tutaj nie ma za wielu pytań filozoficznych, bo po prostu się tej pomocy nie udzieli. Takie mam przynajmniej ja wrażenie. Natomiast pani się spotyka z tymi politykami i no i co? I hipokryzja jest wielka, jest duża, nie daje się czasami wytłumaczyć, że słuchajcie, jeżeli będziemy działali tak, to spowodujemy to. Zresztą tak jak w fizyce, prawda? Przyczyna i skutek. Tak. Edukuję. Aha. Daję szansę. No a co potem się stanie, to już każda z tych osób podejmuje decyzję. Zresztą nie ukrywam, że w parlamencie często w takich tematach jak migracje czy tematy związane z ochroną środowiska, właśnie tą zależnością klimatyczną, często głosuję inaczej niż moi koledzy i oni o tym wiedzą. Mhm. Ale wie pan, jak kiedyś głosowaliśmy w sprawach czystego powietrza, i warunków, jakie powinniśmy pomału zacząć spełniać, to pewien poseł powiedział, słuchajcie, głosujcie tak jak Janka. Więc coś z tego się jednak udaje, bo ja nie ustępuję. Znaczy, ja mogę nie mieć racji w takich tematach, na których się nie znam. Słucham innych posłów, którzy się specjalizują, tak jak pan Jerzy Buzek na przykład w sprawach paliw kopalnych, ale też staram się wyrobić sobie własne zdanie. No łatwo nie jest. Pracuję w Parlamencie Europejskim, ponieważ wierzę, że moja 26-letnia służba w sektorze humanitarnym i rozwojowym pozwoli mi istotnie przyczynić się do rozwiązywania problemów Polski, Europy oraz kryzysów dookoła Europy. Korzystając z mojego doświadczenia w Parlamencie Europejskim pragnę skupić się na czterech sprawach: skutecznej pomocy humanitarnej w Polsce i poza naszymi granicami, reprezentowaniu osób z niepełnosprawnością, pracy na rzecz organizacji pozarządowych i walce z zanieczyszczeniem środowiska. Chcę też przywrócić właściwe znaczenie słowu polityka. Wierzę, że polityka może być prowadzona w sposób etyczny, a jej nadrzędnym celem powinno być tworzenie wspólnego dobra.
No to jest tak, jest jakaś debata, rozdzielane są głosy. No nie jestem tą pierwszą, która dostanie głos nawet w sprawach migracyjnych, bo mam wrażenie, że jest obawa, że powiem coś, czego nie powinnam powiedzieć, no i wtedy głosu nie dostaję. Może są jakieś inne powody, nie wiem. W każdym razie jest jednak taka możliwość catch the eye, czyli ostatnie 5 minut debaty można się zgłosić i wtedy dostaje się minutę. No w ciągu minuty niewiele można powiedzieć, ale można tak przygotować, jednak trzeba mówić przygotowanym, żeby to przesłanie no miało jakiś sens i może coś mogło zmienić. Ale takich możliwości pełnej debaty tak naprawdę w parlamencie jest bardzo mało. Ja jestem zawiedziona tym, bo wie pan, to wygląda tak. Jest debata na jakiś temat. Kto przychodzi? Osoby, które mają głos i kilka dosłownie osób zainteresowanych. Więc jak w takiej debacie uczestniczy 50 osób na 750, no to jest dobrze. Więc to mnie zawodzi. Ja nawet rozmawiałam kiedyś o tym z panią przewodniczącą Metsolą. No ale to by trzeba było dokonać jakiejś rewolucji. Bo rzeczywiście takiej debaty, jak my sobie wyobrażamy, teraz niedawno byłam na debacie w Krakowie i po prostu to było dla mnie tak ożywcze, bo rzeczywiście, wie pan, no coś się w tej debacie działo, tak? Można było się czegoś dowiedzieć, trochę się spieraliśmy, trochę nie. Więc tego mi brakuje, bo takie debaty dają możliwość dowiedzenia się czegoś więcej. W parlamencie to jest takie bardzo jednak formalne. Ja myślę, że może też, tak powiem kolokwialnie, ale trochę może przeszkadzać to, że pani więcej wie, bo pani była w tamtych miejscach. Była pani w Afryce, była pani na Bliskim Wschodzie. Zresztą pamiętam panią z Bejrutu i wojny Hezbollahu z Izraelem w 2006 roku. Tak. I te obrady nad morzem, prawda, i próba zorganizowania pomocy na południu Libanu. To było przecież wręcz niemożliwe w pewnym momencie, a jednak się udało. Natomiast to, co pani wie, to, co pani widziała, może po prostu przeszkadzać w tłumaczeniu ludziom, którzy tego nigdy w życiu nie widzieli i nie mają zielonego pojęcia. Skąd mogą się pojawiać choćby takie wnioski, jak pani tutaj wysnuwa, że rolnictwo europejskie subsydiowane, prawda, wspierane finansowo, czyli tańsze i efektywniejsze, ono wypiera lokalne rolnictwo na przykład w Afryce czy na Bliskim tak. Wschodzie, prawda? To są takie prawdy. Czy na przykład nie dziwi panią, że na Łodzi w dramatycznych okolicznościach do Europy zmierzają ludzie z Nigru, którzy chcą poprawić swoje warunki bytowe? To jest normalne, prawda? To tak ten świat właśnie to wygląda, a nie jest to tylko i wyłącznie szukanie pracy i ucieczka nie przed wojną, a przed jakąś ekonomią, taką bliżej tak. niezdefiniowaną, prawda? Wie pan, brak też takiego zrozumienia głębszego, tak? Migracje zawsze były i będą. I w Europie już zaczyna się słyszeć, i to dość wyraźnie, głosy nierozumiejące kompletnie migracji. Głosy tych, którzy chcą zbudować twierdzę Europa, w której my będziemy się bogacić jeszcze bardziej, będziemy mieć trzeci samochód, drugi dom czy trzecie mieszkanie. I to jest coś, co tak naprawdę kiedyś nam bardzo zaszkodzi. Europie wydaje się, że potrafi się odgrodzić od migracji. Tymczasem migracje mają taką siłę, że pokonają każdą barierę. I jak nie będziemy przygotowani na to i nie będziemy tym dobrze zarządzać, to może tak być, że u naszych wrót stanie nie milion, tak jak to było w 2014 roku, i to nie był kryzys migracyjny, bo kryzys migracyjny to jest w Afryce, gdzie 80% migracji odbywa się na tym kontynencie. I możemy stanąć przed takim problemem, że u naszych wrót staną naprawdę miliony. I co wtedy zrobimy? Zaczniemy strzelać do tych ludzi? A dzisiaj mamy czas na przygotowanie takiej polityki migracyjnej, której częścią będzie również pomoc w tych krajach. Dla mnie przykład Sudanu Południowego, gdzie już zbudowaliśmy około 1000 studni, jest przykładem tego, jak można zmniejszyć migrację poprzez to, że dostarczamy tym ludziom dóbr, takich jak dostęp do wody
I ludzie wtedy mogą się rozwijać, tak? Mogą nawadniać pola, produkować żywność, sprzedawać ją na lokalnym ryneczku, kupić sobie maszynę do szycia i szyć ubrania, naprawiać klapki, bo tam wszyscy chodzą w klapkach. Możliwości rozwoju potem jest naprawdę bardzo dużo. Są miejsca na świecie, które umierają z powodu braku wody. Możemy to zmienić, budując studnie i ujęcia wodne. Wystarczy 7 zł, aby zapewnić wodę dla rodziny na 6 tygodni. Potrzebna jest każda kropla pomocy. Zbieraj krople życia w wybranych sklepach. Byłam w Sudanie przy odwiertach naszych studni. W momencie, kiedy woda trysnęła z ziemi, ludzie szaleli z radości. Wskakiwali w strumienie wody. Kiedy myślę o wszystkich studniach i ujęciach wody, które budowaliśmy w Sudanie, Afganistanie, na Sri Lance pod tsunami, w Pakistanie po trzęsieniu ziemi, to wiem, że każde ujęcie wodne, każda studnia jest życiem danym ludziom. To może wydawać się banalne, ale wcale takie nie jest. Ludzie, którzy mieszkają w rejonach, gdzie dostęp do wody jest utrudniony, mnóstwo czasu poświęcają, żeby po nią chodzić, stać w kolejce. Źródła często są zanieczyszczone. Woda jest czerpana z okresowych rzek, napełniających się dołów. Z powodu braku czystej wody co czwarte dziecko umiera tam przed 5 rokiem życia. Uprawianie jakichkolwiek roślin jest możliwe tylko podczas pory deszczowej. Bez wody niemożliwa jest hodowla zwierząt. Kiedy ludzie otrzymują w prezencie studnie, wszystko się zmienia. Gdybyśmy prowadzili taką politykę migracyjną, która zmniejsza migrację poprzez rozwiązywanie problemów, którego źródłem my również jesteśmy, to i zmniejszyłyby się migracje, stałyby się bardziej migracjami, na przykład w kierunku miejsc, gdzie można zdobyć lepsze wykształcenie, potem można wrócić do swojego kraju, bo jest do czego wracać. A te kraje zniszczone biedą, właściwie biedą to jest za słabe słowo, nędzą, gdzie ludzie umierają z głodu. Kraje zniszczone wojnami, na przykład o surowce, bo przecież to, co dzieje się w Kongo, jest tak naprawdę winą nas, Europejczyków. My tak potrzebujemy ich surowców, że dogadujemy się z reżimami. Zresztą teraz też mam wrażenie, że Unia Europejska dogaduje się z różnymi reżimami po to, żeby mieć spokój, tak jak Tunezja, tak jak Maroko czy Egipt, tylko po to, żeby zatrzymali, czy Libia, no to już w ogóle jest przerażające, po to, żeby te kraje powstrzymały migrację, czyli trzymali ludzi w jeszcze większej nędzy i niewoli. No to wie pan, to my sobie szykujemy jakiś bicz na nas. A przecież mogłoby być normalnie. I to, wie pan, ja przeżywam dramat, bo wydaje mi się, tak, i chętnie bym o tym podyskutowała, że ja wiem, jak zaradzić niektórym problemom. No ale jestem za małą Janką, chociaż muszę powiedzieć, że te lata pracy pomniejszone, bo przecież na początku chorowałam na raka, więc walczyłam z tym nowotworem i zwalczyłam, to ważne. Potem była pandemia, więc właściwie to są 3 lata takiej pracy. To jest trochę za mało, ale już jestem rozpoznawalna, już są ludzie, którzy wiedzą, jak ja myślę, więc może jeżeli uda mi się wygrać, w ogóle dostać do parlamentu, jeżeli zostanę kandydatką, bo to już nie zależy ode mnie, to będę mogła kontynuować to, co zaczęłam. Bardzo bym chciała. Dobrze, to mała Janka, no za mała Janka, tak, na wielkich polityków, którzy są cyniczni i hipokryzja toczy czasami ich działania, prawda, i wpływa na ich działania. Ale niestety. Tak, ale to jeszcze na koniec. Innowatorka metod naprawiania świata, przywódczyni nieobojętnych, propagatorka pomocy.
Które z tych sformułowań pani by wybrała jako określenie teraz swojej działalności? Czy może ma pani swoją propozycję? No właściwie to wszystkie trzy jakoś pasują do mnie. Każda pokazuje coś trochę innego, ale ja uważam, że myślenie innowacyjne i niezapominanie o tych, którzy cierpią. Wie pan, nie potrafię zapomnieć o tym, co się dzieje w Gazie. Oczywiście straszne jest dla mnie to, co się wydarzyło 7 października. To jest absolutnie nie do zaakceptowania. I czyli rzezie i porwania w kibucach izraelskich. Tak, tak. I rozumiem trochę działania Izraela, ale nie rozumiem aż takiego totalnego zniszczenia i codziennie co najmniej 100 osób ginie. Ja tak na zakończenie powiem panu, że wczoraj spotkałam się z rodziną, której udało się wydostać z Gazy. 4 dzieci, tak pięknych, w ogóle piękna rodzina. I jak pomyślę sobie, że mogliby zginąć, że to szczęście, że udało im się przeżyć i że teraz udało im się wydostać. Więc nie mogę przestać myśleć o tym, w jaki sposób tam jeszcze ludziom pomóc. Boli mnie, jak marnuje się ludzi, którzy przecież mogliby być może w przyszłości dać światu coś, czym byśmy się zachwycali, za co byśmy dziękowali. No ale tu już mój idealizm się wkrada, bo wie pan, tak mi się wydaje, że w świecie mogłoby nie być wojen. No ale okazuje się, że to jest niemożliwe. Go ahead, ma'am. Okay, we got about 3 items. First one is all of your P-23 badge 2. Po okrutnym XX wieku, który przyniósł nam 2 światowe wojny, następne stulecie miało być inne. Ale czy dzisiejszy świat jest szczęśliwym miejscem? Na pewno nie dla wszystkich mieszkańców naszej planety, których liczba od czasów pierwszego lądowania na Księżycu się podwoiła. Choć na pozostawionej przez Neila Armstronga w pyle srebrnego globu tabliczce widnieje napis „Przybyliśmy tu w imię dobra całej ludzkości”, ponad 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do czystej i bezpiecznej wody. Na świecie nadal toczą się większe i mniejsze konflikty, które przynoszą ze sobą głód i migrację. To paradoks, bo przecież nasz gatunek przetrwał między innymi dzięki umiejętności dzielenia się z innymi, dzięki empatii, dzięki zdolności do posiadania marzeń, dzięki temu wszystkiemu, co nazywamy człowieczeństwem. Ale chyba, żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na świat z dużego dystansu. Zawsze też miałam poczucie, że w jakiś sposób jesteśmy jednością. Że świat i człowiek stanowią jedność. Jesteśmy wszyscy z jednej strony czymś ograniczeni, ale z drugiej nieskończeni. Mam na myśli najróżniejsze możliwości, jakie przed nami stoją. Jeśli pomyślimy o tym, jaką ludzkość przeszła drogę, o tym, że człowiek potrafi swoim umysłem zgłębić wszechświat tak, jakby dotknął ręką jego krańców, analogia między duchowością, naszymi realnymi możliwościami, a wszechświatem wydaje się trafna. Jestem przekonana, że z pomocą humanitarną jest podobnie jak z poznawaniem kosmosu. Często ludzie nie zdają sobie sprawy, jak dużo jest możliwe, jak wiele potrafimy osiągnąć.